cold drinks, that's the motherfucking recipe. Cześć, cześć, Max, witam was w kolejnym odcinku ze Spore. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku jesteśmy już w kosmosie i teraz musimy sprzedać przyprawy obcemu imperium. Ale jak widzę, to nie mamy jeszcze żadnych przypraw, a to powinniśmy mieć z jakiejś planety. Na naszej głównej planecie nie mają, ale chyba od nich możemy odkupić to, co już sprzedaliśmy. O. Naprawcie mnie i doładujcie. Nie, no nie mają. No cokolwiek. Do widzenia. Ale to kto to może mieć? Koni nie mają. No, wychodźmy z tej strefy. Bo powinno być od razu do nas dodane. Tak, on sam już nam mówił, że od razu będzie dodane. No, ale jak na razie nie ma dodanego. Tu jest te A, to są ci sami. Tu może tutaj na naszej tej planecie będą coś mieli. Tu mają jakieś przyprawy. Ale chyba na razie przy sobie żadnej. Ej, no, rozwijać się. Nie mam co sprzedać. Na początku dostaliśmy przyprawy i ja ją sprzedałem. No, czekajcie. Ej, negusy. Macie coś? Jakieś przyprawy? Handel? Cholera, biedaki. Nikt nie ma nic. Okej. Okay. Tu wychodzimy z tego układu słonecznego. A co to tam było? O, polecimy. O, tu jakaś mała planeta. Zamknij drzwi. Radar pokładowo odebrał nietypowy typ sygnału. Niepodobny do żadnego ze znanych. Czekajcie, szybko zamknę drzwi. Wracam, bo jak wiecie, podczas nagrywania spore w trybie MP4 to nie można włączyć pauzy. Okej, okay, co to nam tu znalazł? O! Jakaś rzecz przydatna. Narzędzie kształtowania planety. Za jego pomocą możesz stworzyć nieznakomite planety. Ja to kiedyś się tym bawiłem. Jak grałem. Czekajcie, trzeba wziąć promień. Paszcza z mackami. Co to robi? O, fajnie wygląda. Nie aż taka pasza z mackami, ale jest fajne. Tu wszystko będziemy mogli robić. No ale teraz... Oj, tu jakieś... Czemu tutaj fala nam idzie? Nie, no tutaj to chyba znaczy to, że to są nasze ziomki. Lutowag. Nie możemy, kurde... Aż tylko jedno w ogóle ta jest. Planeta. Jest tu ktoś? Czy ja? Tu jest ta Hilles. O co tu chodzi? Zdobywaj odznaki, by otrzymać awanse galaktyczne. O cholera. A to co to znaczy? A kąt. Jak daleko jesteśmy? Daleko chyba polecieliśmy coś takiego. Dobra, nasi. Ej, czuby!
Jest! Ameno! Udało ci się wydobyć przyprawę. Przyprawa jest cennym towarem. Zbieraj ją ze swych kolonii i planet macierzystych przy każdej wizycie. Wreszcie mi daliście! Więc mogę teraz sprzedać. A, i pomyślałam nad jakimś horrorkiem. Tu właśnie ten Oscar mi polecił. Może, żebym nagrał Slendera albo coś. Albo tego Five Nights at Freddy's, ale nie mam tego. Jeżeli będę miał, to na pewno nagram z chęcią. I może takie coś jest za darmo. Cry of Fear albo taki Haunted Mansion. To może nagram trochę do Slendera podobno. Siema. Sprzedaję element. Cały czas tak wchodzę. Dobra, teraz wracamy do nas. O Jezu. Dobra. Szybciutko! Na planetę Ziemia! Halo, halo, baza! Siemaneczko. Dobra robota! Spore liony przydadzą się do zakupu nowych narzędzi do twojego statku, opłacenia napraw i ładowania energii, budowa kolonii, a także do podkupywania obcych mocarstw. Mamy dla ciebie więcej misji, jeśli cię to interesuje. Wchodzę w to! Kapitanie, musimy koniecznie rozpoznać nasz program eksploracji kosmosu i zdobadać jakąś największą część galaktyki. Wiem, że gdzieś tam wśród tych wszystkich gwiazd są obce rasy, z którymi możemy nawiązać kontakt. Kto wie, jak wiele systemów gwiezdnych i planet czeka na odkrycie. Właśnie, Gamesland Toint, nasza macierzysta planeta, cierpi na przeludnienie. Zdecydowanie musimy znaleźć inne planety do skolonizowania. Jest tak wiele do zrobienia. Czy przyjmiesz od nas niezmiernie ważną misję? Chcę zbadać wszechświat, chcę rozwijać nasze imperium, chcę nawiązywać kontakt z innymi obcymi rasami. No, ja bym wszystko chciał, ale badać wszechświat chcę. Galaktyka jest wielka i wiele pozostało do zbadania. Są nieznane planety, nowe formy życia i inne rozumne gatunki, które tylko czekają na odnalezienie. Odwiedź tyle różnych planet, tyle zdołasz. Podczas swych podróży napotkasz wiele zwierząt, dziwne planety, inne cywilizacje, a także odkryjesz ważkie tajemnice. W miarę badań będziesz zdobywać oznaki, dzięki którym zyskasz możliwość zakupu nowych narzędzi. Narzędzia to pomogą ci podczas twoich przygód. Chcę malować planety, chcę poszukiwać artefaktów. A zatem jesteś poszukiwaczem artefaktów. W całej galaktyce rozsiane jest mnóstwo interesujących obiektów, które czekają na odkrycie i zebranie. Te artefakty często są prawdziwymi rzadkościami, mogą stanowić uzupełnienie cennej kolekcji lub zostać sprzedane innym imperium. Jako dodatek do tego cennego obiektu nagrodzimy twoje poszukiwania także sumą 500 jakichś tam tych kosmicznych dolców. Musimy podróżować po galaktyce do różnych systemów gwiezdnych, aby znajdować rzadkie obiekty. Gdy przelecisz do systemu gwiezdnego, wskazuj kursorem myszy przy poszczególnym planety. Jeśli na planecie pojawi się żółty sygnał, na jej powierzchni znajduje się rzadki obiekt. Gdy znajdziesz się na powierzchni planety, twój radar wskaże ci położenie tego obiektu, o ile będzie znajdował się wystarczająco blisko. To brzmi fascynująco! Gdy znajdziesz rzadkie obiekty na powierzchni planety, użyj narzędzia porwania, aby przenieść się do ładowni. Gdy zabezpieczysz taki obiekt, przywieź go nam. Powodzenia, udanych łowów. Chcę się doładować. Dobra, wyruszam. Znajdź rzadki towar. Misją nasz. 1. Liczba wykonanych misji 5. Niewielki. Odblokowane narzędzie. Niewielki. Co? A to ci. Niewielki akumulator, bateria, generatory suszy, generator atmosfery. 2 punkty odznaki. Nowe narzędzia. Jak to się. Nie, modyfikować to nie trzeba. Tutaj też nie. Karpacz! O, Jezus Chrystus. Dobra. O, tu fajnie jest wszystko pokazane. Miło cię widzieć. Handel. Bateria regeneruje część statku kosmicznego. Generator atmosfery. Umieść na planecie, aby podnieść poziom atmosfery.
umieść na planecie, aby obniżyć poziom atmosfery, umieszczaj kolonię na planecie, albo zwiększ rezerwę energetyczną statku kosmicznego. Ja tu bardziej się w to zaopatrzył. O, w to. Żeby tą atmosferę zrobić w tej naszej innej planecie. Szybko wylatuj, ziomek. O, tu ile statków lata? Czy to są asteroidy? Nie, to są... A, to tak jakby lecą, tak jak my zaczynaliśmy grę, to tak jak to lecą tak samo inne statki. Patrz. Ale to fajnie wygląda. Ale dobra, nie zajmujmy się pierdołami. I pędźmy... Na coś. Na co? To nie wiem. Co ja chciałam zrobić? A, chciałam zobaczyć, czy to trzeba na tej naszej drugiej kolonii, czy to trzeba obniżyć, czy zwiększyć atmosferę. Lotofagia. Tutaj trzeba, tu jest za niskie. Chyba, najwyraźniej. Czekajcie, weźmiemy wbudowanie i tu będzie. Za niski typ planety, to czyli będzie trzeba zwiększyć tą atmosferę tutaj. Dobra. Jeszcze trochę nam brakuje. Jeszcze 17 tysiaczków. Możemy tutaj. Polecimy tu. Tu jakiś artefakt. Jest moc! Ta planeta na Dejni, typowy wynik skanowania. Zbliż się i zbadaj sprawę. Trochę wygląda, jakby cała była w wodzie pokryta. Czekajcie, to woda? Tak. Pogodowy radar wykrył ciekawy obiekt na tej planecie. Artefakt. Galaktyka jest pełna rzadkich obiektów, posągów i skamieniałości. Jeden z tych unikatowych obiektów znajduje się właśnie tu. Porwij go i sprzedaj za grubą gotówkę. Albo spróbuj zdobyć całą kolekcję, by zarządzać jeszcze wyższej kwoty. Pana to jest? Wygląda, jakby była cała w wodzie. Udało ci się znaleźć rzadki obiekt o nazwie Kość Przypadku numer 3. Pochodzi z kolekcji 10 kości przypadku. Może zostawimy sobie, może będziemy zbierać to tak zbierać. Planeta macierzysta. Dobra. Halo, Ziemia. Gratulacje, teraz możesz sprzedać swój rzadki obiekt albo mieścić go w jednej ze swoich kolonii jako trofeum. Proszę uprzejmie, zanim pójdę. Tak, kapitanie, jak możemy ci pomóc? Doładować się chce. 45! No chyba to sprzedam. Sprzedam i tak to potem będziemy mogli odkupić. To z generator atmosfery kupimy. Dobra, do widzenia, ślepogień, kup strąbę do pierdzenia. Yo, motherfucker. Oglądacie taki serial jak Breaking Bad? Bo ja ostatnio zacząłem i stawa listy. O, zielona przyprawka. A skąd tu taka? Dobra. Czy to nie tutaj miało być? Jezu, to działa kosmicznie. Wow! Od razu, co tu się tworzy? Woda! Może i się przydało. Ulepsz planetę.
Naprawdę wydałam to na marne. Shit happens. Dobrze! Stabilizacja typu planety. No, będzie trzeba jeszcze ulepszyć. To dopiero początek. I tu mogą być... Okej. Niższa dużej roślina. Niższa małej roślina. To jest tam kolonia. A, bo tu odblokowuje się. Coś tu się wyprawia. O, woda. Co kwiaty. Co się znaczy? Wlecimy w to. Ich nas atakuje. Nawącham się. Smoke weed every day. Chyba rośliny się będą robić. Bo to wybrałem. Tak, bo tu się odblokowuje to i co się robi. Wysoka temperatura, niska temperatura. Brak atmosfery, gęsta atmosfera. What the fuck is this? Jakoś to się robi. Polatamy sobie. Mam zieloną przyprawę. Supa dupa. Zupa strupa. Teraz rośnij, roślino. Co to jest? Kamienie, nie rośliny. What the fuck? Jezus Chrystus. A dobra, niech się radzi. Kiedyś tu wrócimy jeszcze. O, co tu było? Dobra, polecimy, sprzedamy naszą przyprawę, bo dla nas się... Jak wiecie, nie przyda przyprawy, jest tak naprawdę... U, tu jest jakiś artefakt. No ale połączymy się i coś chcemy sprzedać. Zamknij się. Tu jest jakiś artefakt. Kronos! Szkoda, że nie Kratos. Lol. No pięknie. Wino gratora to w sensie nadaje atmosferze planety kolor fioletowy. O Jezus. Twoje działania zyskały ci sympatię tego imperium. Nawiąż łączność, uzyskaj umiejętności dyplomatycznych, by zaproponować mu przymierze. Przymierze? To jestem wysłannikiem Boga? Sojusz? Na pewno. Kosmokumplu, dla nas zawsze byłeś numero uno, prima sort, glank, pomada. Juhuu! Nigga, we made it! Gratulacje, czy mówisz tytuł komandora, możesz stanąć na czele Gwiezdnej Floty. Czyby mogę mieć zioma ze sobą? Fajnie, bo nic tak na przykład... Wow. A, i to jest już nasz teren, to jest normalnie jak Grove Street. Grove Street. Tak jak w GTA San Andreas, przejmujemy tereny, nie? To tutaj to samo. Okej, a co mamy za misję? Żadną. Tu polecimy do naszych nagłosków. I pogadamy. Yo. Dobra, misję.
Pełem żądań, poznali jakieś sugestie, jakie pytanie musimy koniec rozpoznać. A no dobra, chcę rozwijać nasze imperium. A, co nawiązać? Chcę nawiązać z innymi obcymi rasami. Zdecyduj, kto ma być swoim sojusznikiem, a kto wrogiem. Oczywiście trudniej jest zdobyć przyjaciela niż wroga. Możesz zyskać przychylność innej rasy, handlując z nią, dając jej pieniądze, albo wykonując dla niej zadania. Jeśli będziesz robić wszystko jak należy, w końcu twoje starania zaowocują związaniem sojuszu. Zamknij drzwi tylko. Im więcej będziesz mieć sojuszników, tym łatwiej będzie ci rozwijać się później. Sojusze zapewniają ochronę, ułatwiają podróż po galaktyce, stanowią doskonałych partnerów do handlu, przyprawy zapewniają miejsce do dokonywania napraw i doładowania twojego statku kosmicznego oraz czasem mogą sprzedawać ci nowe narzędzia. Ponadto sojusznicy będą dołączali do twojej floty i wspierali cię w walce, aby rozbudować swoją flotę, musisz zdobywać znaki mistrza. Musimy znaleźć inne imperium, które będzie z nami handlowało. Znajdź imperium gotowe założyć lak handlowy z nami. Zaprosimy na wypełnienie tej misji, otrzymasz 20 tysięcy. O! Jak to zrobić? Znajdź inne imperium, które ma stosunki. No dalej pohandlujmy tą przyprawę. Widzieliśmy, że możemy lecieć, gdy założysz lak handlowy, zwiększymy nasze zarobki, poprawimy stosunki z innymi. Dobra, to teraz jakaś inna musi być cywilizacja, która będzie chciała z nami. O Jezus. Aktywny latacz. Latać. Ja latam! Każdy może lepiej. Jeden lata lepiej, drugi trochę gorzej. O. Witamy, witamy! Zawsze miło jest spotkać na swojej drodze przyjaciół, zakładając ziemię. Jesteście, ma się zrozumieć. Hej, jemano. Z kim mam przyjemność? Należy do rasy Maximus Solid, co przybywam w pokoju. Patrzcie, przybywam z wielkiej podróżnej planety Games Plantoid. Jeśli macie pokojowe zamiary, nie sprzedamy wam broni, chyba że nalegacie. To zaszczyt! Dyplomacja. Powiedzcie mi o swojej filozofii. My członkowie Imperium Fleet przyjmujemy na własność często limitowaną, lecz nigdy nie duplikowujemy filozofii Mamony. Wiesz, iż jest to najlepsza filozofia w całym znanym wszechświecie. Znanym wszechświecie i wszędzie inaczej. Indziej. Filozofia Mamony uczy nas wartości lojalności, uczciwości, szczęścia oraz dobrze sformułować umowy. W końcu nawet tablica Mamony nie może zagwarantować przyszłych wyników w oporcie o minione rezultaty. To fascynujące. Przyjmij nasz podarunek. Wiesz, co się masz. Naprawdę, mówię, ten, kto kupuje coś za pieniądze, jest klientem, ale ten, który daje coś ci kupę szmalu z żadnego powodu, jest niedozgonnym przyjacielem. Mam zatem inne pytanie. Chcę założyć z wami szlak handlowy. Niech Mamona krąży między naszymi planetami. Niech krąży i mnoży się mnoży. Żywność wkrótce się zacznie. Misję. Chcesz nam pomóc? Rozumiesz, że nie za darmo? Rozumiem, że nie za darmo. Czy jest coś, co trzeba zrobić? Znowu, co za łobuzy? Grupka młodych bałwanów z sąsiedzkiego układu słonecznego szerzy zamieszanie w naszym ekosystemie. Ciągle schakują nasze rośliny i zwierzęta, teleportują je, transferują, przenoszą w czwarty wymiar, a nawet piąty. Także widzę, zaczynają być nieco postragane. Zamierzamy więc nieco ożywić naszą planetę kilkoma nowymi organizmami. Mamy dla ciebie zadanie: z lokalizacji planety Mitra i dostarcz nam próbki jej mieszkańców po jednym zakazie każdego gatunku. Czy to daleko? Dokładnie, służęty zostały skorzone podczas takich aktów wandalizmu, ale to co wiemy, gwiazda to znajduje się w odległości 2 parseków od punktu orientacyjnego, nazwie jaką jest czerwona gwiazda, nazwie Pegas 27, za wykonanie misji otrzymasz 30 tysięcy. Możecie na mnie liczyć, ledwo możemy opanować chęć skupulowania na rynku nieruchomości. Udaj się proszę w układ Mitra i zwróć z ładownią przypełnioną florą i fauną. Jak dużo dają! Negadejmen! Chyba będę im sprzedawał. Po założeniu szlaku handlowego przyprawa będzie wysyłana automatycznie między imperiami. Takie parcerstwo jest pierwszym krokiem do zakupu udanego układu. O Jezu, to jest misja na czas. Czekajcie, zobaczymy, jak ta planeta się nazywa. Układzie słonecznym Numitor 69. O, tam coś jest.
Oh, fucking shit. No más. Joder, es. Dobrze, to tak można patrzeć. Nimfa. Nimfa. Jako jest czerwona gwiazda o nazwie Pegas 27. Czaj mnie do cholery chcą wysłać. No mezis. Jasno. Cholera. Mają tych planet. Mitra. Tu coś jest. To jest Imperium. Imperium Fleet. A co mają? Do widzenia, ślepoginie. Sugoi. Nie, no dalej nie możemy tu lecieć. A tu kto ma? To jakaś inna cywilizacja. Imperium Krokodylos. Co leży na sercu, a wyszli. Dobra, boję się. Albo pogadam z nim. Siema. Statek kosmiczny, albo jest napisane w swojej głowie. Dyplomacje. My Imperium Krokodyla znajemy jedną prawdziwą filozofię wiary, blada tym. Biada tym, którzy nie podzielą naszej oddania naukom spoda, albowiem błądzą oni w obliczu tego, co prawite. Jeśli teraz się ukorzycie i wyznacie swoje złoczynki, Imperium Krokodylos może zlituje się nad wami, pomoże wam dosyć. Masz prezent, bo wiem, że każdy tego chce. Szlak handlowy. Dzieci spada niezbyt dobrze czuje się w towarzystwie i nie wiercy, będziemy musieli oswoić się z waszymi heretyckimi poglądami, zanim wypuścimy was na swoje targowisko. Dobra, byłeś. Jak tak, to tak. Nie będę się kłócił. No ale ten chcę to planety jakoś. Monitor 69. Numitor 69. Niski poziom energii, szybko to wracamy do... O kurde, nawet nie patrzyłem na energię. Ej, przyjaciele. Dowolicie mnie. Dobra, mogę lecieć dalej. To czyli my znamy tą planetę. To czyżby... Nasi przyjaciele... Mitra. Okej. Planeta znajduje się w Układzie Słonecznym. Okej. Cel jakiś. Rozbieramy coś. Cel jakiś flory i fauny. To... Mają. O, to cała rodzina robi. Już się nie pokażę. Nie! Tak, zabiłem. Nie,
ich kilku będzie. Dobra. Wrócimy do tamtych. Czyli... O, rogasie są wkurzeni. Spodziewam. Od razu się cieszę. Jezu. Do mnie Kordian pisze. Lex. Teraz Kordian się nazywa. Pamiętacie Lexa, jak z nim nagrywałem? Pisze akurat do mnie na tym. Chyba tego nie widzieliście. Nie, bo ja w okienku nagrywam. Yo, yo. Komander, ustanawiam, gdzieś wyglądasz misję. Hej! Fuck! Źle to zrobiliśmy. Nie ma to jak pozbierać trochę tych i... Nie dam spokojnie nagrać odcinka. Dobra. Jak to się patrzy? Planeta Mitra znajduje się pobyt próbki wszystkich organizmów żywych na tej planecie. Cholera jest. Nie za dużo? Wszystkie żyjące te? To do cholery nie ma nic za dużo. Pobierz próbki roślin. Dobrze. Na planetę Fides. Masz wszystkie próbki, wróć na planetę Fides 2 po nagrodę. Muszę tak się wychylać, żeby zobaczyć, ile czasu nagrywam, a mi tu słońce świeci obok z okna i trochę nie widzę. Dobra. Siemano, elo, yo, yo, ziomeczki. Dzięki za ogromną pomoc o te $30 kosmicznych. Tak jak obiecaliśmy. Och, jej, te nowe rzeczy sprawiają, że nasza planeta jest spójna w swoim pięknie. Wszystko wygląda kompletnie odjazdowo. A tak między nami... Rodzice tych wandali otrzymali od nas poważny list z kilkoma mocnymi słowami. Anonimowy, rzecz jasna. O, no ta. Nie. Dobra, to jest z wami skończyła się misja. Cieszę się bardzo. I teraz lećmy do nas, na naszą planetę. Okej. Yo, 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 yo. Business term, the business term. Opa Sigma Flirt. The Wadi. Nic nie. Co rozwijać nasze imperium? Jeśli chodzi o rozwój naszego imperium, mamy kilka różnych opcji. Możemy zacząć od zera i zbudować kolony na niezamieszkanych planetach. Możemy także założyć szlak handlowy do planety innego imperium, co w końcu umożliwia nam wykupienie ich systemu. Zawsze możemy też przyjąć czyjąś planetę siłą, ale w ten sposób narobimy sobie wrogów. Bez względu na to, którą drogę rozwoju wybierzesz, to będzie kosztowało mnóstwo gotówki. Najlepszym sposobem zarabiania jest sporylionów, jest handlowanie przyprawów z innymi imperiami. Chcę terraformować. Ach, kapitanie! Kapitan z Maximus Pospolitus. Jak wiesz, dzięki swojej eksploracji wszechświata mieliśmy wielkie szczęście znajdując taką ładną planetę, na której założyliśmy nasze pierwsze kolonie. Jeśli mamy stać się potęgą galaktyczną, musimy nauczyć się poprawić atmosferę oraz temperaturę planety. Dzięki temu doskonała planeta może stać się zdatna do kolonizacji. Za pomocą wypełnimy tej misji, czy masz. Dobra. Krótko mówiąc, teraz
terraformowanie, to jakby ustawienie planetarnego termostatu i nawilżacza. Ustal poziom wody oraz temperatury jak należy i gotowe. Masz planetę gotową do zamieszkania, dostosuj typ planety lotofagu do poziomu pierwszego, aby uczynić planetę bardziej zdatną do kolonizacji. Moc zmieniona typu planety to coś dopiero zaczynam rozumieć. Dostaniesz kilka podstawowych narzędzi, które pomogą ci w tej pracy. Używaj ich mądrze, to wszystko co mamy. Jeszcze jedno słowo, musisz po drodze uzupełnić piramidę pokarmu, korzystając z okazów swojej ładowni. Te planety stabilizują odpowiednią populację roślin i zwierząt. Najpierw umieść rośliny. Jeśli zabraknie okazów, wróć, dostarczymy ich więcej. Zidentyfikować się odpowiednią planetę do przekształcenia, kto by nie chciał tam zamieszkać. Nie sądzisz, że planety lotofagowe systemu PL7 to wspaniałe miejsce, skoro tak mówicie? Wchodzę w to! Chcieliśmy od razu wstać się w drogę, ale jest drugi problem. Aby podjąć się tej misji, musisz zapewnić miejsce wiadomo, które musi podnieść wszystkie rośliny i zwierzęta, które będziemy tam stworzyć. Usuń część zawartości swojej ładowni. Okej. To co, musimy usuwać ich, no co? Okej. Wszystko oprócz naszych przypraw nie jest nam potrzebne i oprócz tych zwierząt. Dziękuję za wysłanie misję. Zgłaszam gotowe do pracy, kapitanie. Zobaczysz, czy znajdziesz coś dla ciebie. Okej. Hej, cudownie, bezpiecznego lotu do systemu PL-97. Niecierpliwie czekam na twój pomysł i powrót oraz międzyplanetarną ekspedycję naszego ludu. Okej, dostaliśmy wreszcie nasze rzeczy. Generator atmosfery. O, oni nam od razu dali. Świat. Do poziomu pierwszego. Potem będziemy ulepszyć ten międzyplanetarny ten system, wszystko. Znaczy ten, że będziemy mogli latać jeszcze dalej niż teraz. Normalnie. Ej. Szukam mego imperium. Muszę planetę. Terraform planety. Atmosfera, temperatury i atmosfera możesz. Deszcz meteorów zwiększa atmosferę. Deszcz meteorytów ma ulepszyć, bo jeszcze zabija. No ale mniejsza z tym. Miasto atakuje! Zrazu kolorek się zmienia. Pięknie. O kurde! Fajnie. Podoba mi się. Okej. Burza lodów mieszam, aby obniżyć temperaturę. Okej, trochę obniżymy. Shit. Wszystko było dobrze. Ja od razu zniszczę. W ogóle, czekajcie. Polecę na jedną planetę. Albo skończymy już tutaj odcinek i wrócimy w kolejnym, więc to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że on się spodobał. Zapraszam was do innych serii. Mówił dla was Max i cześć!